Dog niemiecki, opis rasy. Dogi niemieckie są jedną z największych ras. Ich przedstawiciele, jeden z ich przedstawicieli, dzierży miano największego psa na świecie. Jeśli ktokolwiek miał mm, kiedyś styczność z tą rasą, jest w stanie sobie wyobrazić, jak duże są to psy. Przejdźmy jednak do historii tej rasy. Pochodzą one od stosowanych do polowań na dziki psów myśliwskich. Yy, które były właśnie, można powiedzieć, hodowane, zwłaszcza na terenie Niemiec. Kiedy ta populacja tych dzików się zmniejszyła, dzięki swojemu wyglądowi, te psy stały się psami towarzyszącymi szlachcie, arystokracji na dworach, a bardzo szybko, czyli już w 1880 roku, stworzono wzorzec tej rasy. Jeśli chodzi natomiast o wielkość, są to psy bardzo duże. Psy mają wysokość 80-90 cm, suczki 72-84 cm. Waga to w przypadku psów 54 kg, aż do nawet 90 kg, natomiast suczki to 45-60 kg. Pamiętajmy, że to są um, wielkości uśrednione, zdarzają się egzemplarze większe. Natomiast jeśli chodzi o długość życia tych psów, jako że jest to rasa bardzo duża, ta długość życia wynosi 8, 11, maksymalnie 12 lat. Rasy duże niestety żyją o wiele krócej niż rasy małe. Przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze, czyli do charakteru. Są to psy bardzo pewne siebie, o zrównoważonej, spokojnej psychice i usposobieniu. Bardzo mocno przywiązują się do właściciela, do całej jego rodziny. Jest to świetny pies stróżujący i obronny, nie jest nieufny wobec obcych, zachowa się, zachowuje się wo, wobec nich bardzo z dystansem, i ten jego poziom reakcji jest bardzo y, duży. Naprawdę musi być wystąpić bardzo duże zagrożenie, żeby ten pies zareagował jako stróż jako obrońca, no ale wtedy ta reakcja jest naprawdę szybka to co powiedziałem bardzo przywiązuje się do właściciela potrzebuje naprawdę dużo kontaktu z właścicielem nie jest to pies który zostawimy rano którego zostawimy rano przyjedziemy wieczorem on potrzebuje kontaktu z człowiekiem nie jesteś w stanie mu tego zapewnić nie jest to pies dla ciebie jeśli natomiast chodzi o kontakty z resztą rodziny będą też bardzo dobre tak samo jak z osobami z którymi się zaprzyjaźni no, ale to już nie będzie jego rodzina, będą one troszkę chłodniejsze. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, jest to pies bardzo cierpliwy, bardzo zrównoważony, ale pamiętajmy: jest to pies bardzo duży i on nawet przypadkiem lekko trącając nawet ogonem, może takie dziecko przewrócić, potrącić. Pamiętajmy też, żeby te nasze dzieciaki. Uważały, jak się bawią z tymi psami, no i jak zawsze, pod opieką osoby dorosłej, żeby nie doszło do nieszczęścia. Nie jest to pies jakoś wyjątkowo aktywny, potrzebuje jednak troszkę duży, długich spacerów, świetnie sprawdza się w mieszkaniach, i nawet w takim nie za dużym mieszkaniu, jeśli ma tylko miejsce do spania, on lubi mieć dużo miejsca do spania, a najlepiej jeszcze, żeby była kanapa duża, to już jest jego żywioł, to jednak potrzebuje tych. Każdego dnia bardzo długich spacerów, ale nie jest to pies, który musiałby się jakoś szalenie wybiegać. Jest tolerancyjny dla innych zwierząt, raczej nie powinno być w tej kwestii problemów. Pamiętajmy tylko, żeby ten proces socjalizacji odbywał się już od najmniejszych, od pierwszych tygodni. Jest to pies inteligentny, potrafiący się szybko uczyć, ale nie lubi monotonii potrafi być leniwy, potrafi się buntować, potrafi być uparty, później potrafi na przykład wybiórczo nie słyszeć komend. I to jego szkolenie może być łatwe, ale musi być prowadzone w sposób ciekawy, interesujący dla psa i nie należy niejako krzykiem, agresją go szkolić, tak jak każdego psa. Natomiast jeśli chodzi o jego wychowanie powinno być konsekwentne, cierpliwe, już od pierwszych tygodni należy go jednak szkolić, żeby był posłuszny, żeby wiedział co mu wolno, w jaki sposób ma wykonywać i co mu nie wolno. I chociaż jest to najspokojniejszy z molosów, to pamiętajmy, jest to pies bardzo duży i nie należy w nim wzbudzać żadnej agresji. Powinien wiedzieć w jaki sposób należy reagować. Kolejną kwestią bardzo ważną jest pielęgnacja. Chociaż w przypadku tych psów nie jest to jakoś coś bardzo ciężkiego. Nie są to psy, które bardzo się brudzą. Ta ich sierść jest króciutka. Ta pielęgnacja z reguły jest łatwa. Raz w tygodniu wyczesywanie, chociaż lubi ją gubić tą sierść i oczywiście uszy, zęby, paznokcie to co zawsze tylko pamiętajmy to jest pies duży to wyczesywanie to nie jest malutkie psa, ta powierzchnia jest dosyć spora. Jeśli chodzi o zdrowie, pamiętajmy, jest to rasa bardzo delikatna. Należy szczególnie zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia skrętu żołądka. Po jedzeniu godzinka odpoczynku, żeby nie chodził dużo po schodach. Pamiętajmy, że to jest bardzo niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne. W późniejszym etapie życia mogą się pojawić nowotwory kości. I ogólnie rasa delikatna, trzeba naprawdę zwracać uwagę na opiekę weterynaryjną. Jeśli chodzi o żywienie, potrzebują bardzo dobrej karmy, szczególnie w okresie wzrostu, tak do roku, do półtora, kiedy bardzo szybko rosną, to ta karma musi być naprawdę wysokie, na wysokim poziomie, musi dostarczać wszystkich tych składników, żeby ten pies mógł rosnąć, mógł się rozwijać w odpowiedni sposób, bo niestety później nie jesteśmy w stanie tych niedociągnięć, nadgonić, a tylko możemy zrobić temu psu krzywdę. Dwa, trzy razy dziennie go karmimy. Pamiętajmy, żeby po tym jedzeniu odpoczął, żeby nie biegał. Trzeba też zadbać o dostarczenie mu odpowiednich substancji chroniących stawy, jeśli nie spożywienia to możemy posiłkować się jakąś odpowiednią substancją. Jeśli natomiast chodzi o wady i zalety, po stronie wad należy zaznaczyć, że jest to pies duży. Niekiedy bardzo mocno się ślini. No, śliną się wszystkie, ale niekiedy wyjątkowo mocno. Nie jest to też pies, który powinien być trzymany przez wyjątkowo chcących mieć wszystko czysto. On potrafi troszkę pobrudzić. Nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Jest stosunkowo drogi w wytrzymaniu, i na starość można powiedzieć, że dziwaczeje, nie słucha poleceń, ma swoje takie przyzwyczajenia, co może się niektórym wydawać dziwne. Jeśli chodzi natomiast o zalety, świetnie dogaduje się z dziećmi, świetnie sprawdzi się, nawet w tych mniejszych mieszkaniach. Bardzo inteligentny, bardzo mocno przywiązuje się do właściciela. Dobry stróż, dobry obrońca, prosta pielęgnacja. Jest inteligentny. Wierny, lojalny i spokojny. Dla kogo? Oczywiście dla kogoś, kto ma dużo czasu na kontakt z tym psem, kto zapewni mu tą obecność człowieka, kto zapewni mu odpowiednie miejsce do spania. No, ten pies musi mieć dużo tego miejsca do spania. Będzie wychodził na, z nim na długotrwałe spacery, jest w stanie go transportować na przykład do weterynarza. To wydaje się to proste, no ale takiego dużego psa naprawdę ciężko. Gdzieś dalej przewieźć, stać go na koszty utrzymania i jest w stanie wychować psa tego gatunku, który trzeba w odpowiedni sposób wychować. A tak, naprawdę świetny wybór naprawdę pies dla wielu z nas jeśli tylko jesteśmy w stanie pogodzić się z jego wadami, a te jego zalety będą nam odpowiadały. Dziękuję za uwagę, zapraszam do skomentowania, do ocenienia. Zasubskrybuj kanał, żeby nic nie przegapić, naciśnij dzwoneczek. Dziękuję za uwagę i zapraszam.